Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w nocy? Obniżona norma czasu pracy, zakaz zatrudnienia w porze nocnej czy w godzinach nadliczbowych nie dotyczy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu albo takich, którym lekarz medycyny pracy wyraził na to zgodę. Poza wcześniej wymienionymi wyjątkami, zakaz pracy w nocy dotyczy wszystkich pracowników niepełnosprawnych bez względu na stopień niepełnosprawności. Praca w nocy oznacza pracę w porze nocnej, którą określa pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych i jest to wybrane 8 godzin pomiędzy 21 a 7 rano. Jeśli przykładowo pracodawca określi porę nocną w godzinach 23-7 rano, to praca w tym zakładzie pracy do godziny 23 nie będzie stanowiła pracy w nocy. Ponadto pracownicy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie są zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub nie mają zgody lekarza medycyny pracy na pracę bez ograniczeń, nie mogą pracować dłużej niż 7 godzin dziennie. Pracodawca, który zleca pracę w nocy osobie niepełnosprawnej objętej zakazem, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 złotych.